wciąż bardzo duży odsetek gmin na terenie województwa śląskiego w ogóle nie podejmuje żadnych działań, jeżeli chodzi o realizację uchwały antysmogowej. To jest ponad 60 gmin, nie podjęło ani kontroli, ani nie dotowało żadnych działań związanych na przykład z wymianą kotła. Patrząc na całe województwo, czyli na 167 gmin, ponad 60 to jest duży odsetek, więc będziemy starali się edukować nie tylko na tym poziomie szkół, samorządów, parafii. Będziemy chcieli powtórzyć tą dużą kampanię edukacyjną związaną właśnie z tymi działaniami antysmogowymi, żeby coraz bardziej uświadamiać, żeby mówić o tym, że mimo tego, że wciąż mamy niebieskie niebo i widać słońce, że jednak ten problem występuje i że jeżeli my w tych małych naszych lokalnych działaniach, czyli na poziomie gmin, na poziomie nawet poszczególnych gospodarstw domowych, nie zadbamy o to czyste powietrze i nie będziemy palić śmieci, będziemy dbali o jakość tego paliwa, które wkładamy do pieca po to, żeby się ogrzać. Bez tego działania nawet na poziomie rządowym, czyli duże pieniądze w ramach programu Czyste Powietrze, czy w ramach działaniach wojewódzkich, czyli przez instytucje zarządzające regionalnym programem operacyjnym, to jest wciąż za mało, jeżeli te działania na poziomie tym takim minimalnym nie będą realizowane. Jak zawsze rozmowa z samorządowcami na temat tego, jakie oni mają potrzeby, jakie potrzeby pod adresem rządu, po to, żeby móc lepiej popracować nad różnymi przepisami, nad różnymi programami, żeby one mogły być skuteczne. Też rozmowa o roli województwa śląskiego w tym całym projekcie i też sporo oczekiwań w stosunku do województwa śląskiego, na przykład jeżeli chodzi o monitorowanie wykonywania programów ochrony powietrza i też postulat tego, żeby może zastanowić się nad rodzajem jakiejś takiej wojewódzkiej straży zajmującej się jakością powietrza i kontrolą wykonywania uchwały antysmogowej. Także dużo ciekawych koncepcji, dużo ciekawych postulatów i okazja do zderzenia się z takimi realnymi oczekiwaniami co do tego, co trzeba zrobić, żeby poprawić jakość powietrza w Polsce.